Lecimy. Kolejny pojedynek, tym razem mecz przegranych grupy A podczas turnieju Africa TV Champions Cup. W dolnym lewym rogu Hiro Marines, Niemiec Gabriel Segat jest oczywiście. Oto on na naszych ekranach. Na jego oponentem jest Polak Mikołaj Lazar-Gonowski z Teamu Liquid. Niełatwe to zadanie dla Mikołaja, żeby wyjść z grupy, ale jeszcze jest nadzieja, chociaż no przegrał swoje pierwsze spotkanie z Klemem. Początki tylko na tych niektórych mapach właśnie, chyba na jednej mapie był naprawdę fajny początek dla Lazera, ale potem już Klem nie do ruszenia. No i Klem nawet z pierwszego miejsca awansował po pokonaniu Koreańczyka Solara. Także trzeba się teraz zebrać, no nie wiem, w sumie jakoś zbić tego Hiro Marina. O, Hiro Marin widzę, że po raz kolejny dzisiaj, bo już to robił w meczu z Solarem, po raz kolejny robi command center przed koszarami. Taki całkiem szybki jest. Zapomniałem, że jestem Polakiem. Witamy Toczoman. Tak, Toczoman coś pisał chyba po koreańsku. A, to jest hello. Proszę, jaki translate ładny wbudowany. Jednak ta Africa TV to rozbudowana jest. Dobra, panie Mikołaj. Jak teraz będzie ten mecz rozplanowany, jestem ciekaw. No, miał okazję podejrzeć Lazer, to jak Solar radził sobie z Hiro Marinem. Solar wygrał 2-0. Nie było to oczywiście łatwe, chociaż no wynik mówi nam, że było, ale nie były to takie łatwe doznania dla Solara. Solar oczywiście zagra z wygranym tego meczu o drugie miejsce w grupie. Miejmy nadzieję, że to będzie meczek z Lazerem. Ale przejście Hiro Marina też nie należy do łatwych. Zazwyczaj niestety Lazer z nim w ostatnich czasach przegrywał, chociaż jeszcze się upewnię i zobaczymy sobie te statystyki. Dawaj Lazer, dokładnie, go go. Lazer. Ja to sobie tak lubię statystykami przywalić jeszcze przed meczem, tak się radośnie nastroić na całe spotkanie. Ej! Lazer wygrał z Hiro Marinem ostatnie 3 mecze turniejowe, co prawda one były 4 czy 5 miesięcy temu. No 1-4. Miesiące temu też był meczyk, ale no 2-1, 2-1, 1-0. Wcześniej była seria zwycięstw Hiro Marina, ale też wcześniej i Polak miał taką serię wygranych 4, no to może nawet do zrobienia. Na Homestory Cupie się spotkali Lazer z Hiro Marinem, więc na miejscu, na niemieckiej ziemi Lazer go pokonał. Może się znowu spotkają, no bo to w grudniu znowu będzie Homestory Cup. Będzie fajnie. No interesujące. Oczywiście Marin, Steampunk, Viking, Heliony. No i tutaj Muła udało się jeszcze rozpracować. Znakomicie, Overlord złapany. Znaczy no, dla Lazera to oczywiście słabo, bo ma supply bloka jeszcze. Ale rozwijamy się, rozwijamy. Hiro Marin na tej mapie na Solara zrobił bardzo rozbudowaną właśnie 3 bazówkę, mocną, zdecydowaną, idącą środkiem mapy. Kolejny Overlord pada i znowu Lazer na krótkim supply bloku. Trochę się mi to nie podoba, ale tak naprawdę ma świetną liczbę dronek Lazer. Ta jedna rzecz u niego prawie zawsze jest znakomita, gorzej że jak zacznie je tracić.
Podobają mi się te lingi tutaj, bo jeżeli Heliony pojadą w dół teraz... No, Elazer. A królowe? To w sumie nie są potrzebne. I to było świetne, taka zasadzka Elazera. Bardzo, bardzo, bardzo dobra zasadzka. Kurczę, ja tak się rozgadałem tam od trzeciej bazy, jakieś makropresje, Hero Marine przecież robi dwubazówkę. Tak, nie wiem o czym ja myślałem, ale no cóż, Niemiec spróbuje szybko wygrać. Słynne są dwubazówki Hero Marina, aż za. No, Elazer nie przedronował moim zdaniem. To, że ma tam 61 do 43, to jeszcze nie jest dramat. Dramatem będzie, jeżeli dalej będzie robić drony. Oho, i robi 7 kolejnych. No to już aż przełknąłem ślinę, bo może być problem. No to będzie ciężkie. Bardzo ciężkie w obronie. Skan zagrany przez Hero Marina. Rozwala biomasę, którą na szczęście laser daleko przesunął. Niewielka liczba jednostek lasera, no nie napawa optymizmem. No chyba jakiś kontratak też planuje Mikołaj, a może po prostu to oddział, który zrobi flankę od pleców albo złapie jakieś posiłki. Tam akurat złapie chyba Siege Tanka Polak, jakby w dół teraz te lingi pobiegły. O, jest Siege Tank, bierz go Elazer, dokładnie. Doskonale, to jest jakiś duży nawet pozytyw. Przewaga w ulepszeniach po stronie Niemca, dobrze jakby Elazer poczekał na swoje. Bane'ów jeszcze nie ma, mój Boże, ten Bane chyba zostanie rozwalony, czy nie? O, wow, jak dobrze, że... O nie, chwila! O Boże, Jezu, jednak completed, czyli... Będzie szybkość do Bane'ów, robi też drugiego Bane Knesta Elazer, zerglingi od pleców dobiegają, rozwalał jednego Siege Tanka, w zasadzie Siege Tank go rozwalił, bo obrażenia obszarowe też działają na niekorzyść Terrana. Dobra, ale żyje Mikołaj. Jakby jeszcze dożył do 1-1 i dopiero stoczył walkę, no to by było idealnie. Ale cały czas mimo wszystko trochę kryzysowo, bo niewiele jednostek posiada Polak. Niewiele transfuzji już zostało na królowych. Musi to wytrzymać. 5 baz do 2. Typowy laser. Ale on lubi makrohacze robić po prostu w kolejnej bazie. No i kolejna awantura. Podniesienie Marinów było świetnym zagraniem. Nie ma Bane'ów, Elazer w ogóle żadnych, więc trochę się kończy niestety defensywa. No i cóż, Hero Marine wygrywa. Szkoda. Trochę za dużo. Trochę może też za mało cierpliwości w sumie miał Elazer, bo no nie musiał chyba jeszcze teraz walczyć, ale rozumiem, że chciał, bo 1-1 się zakończyło. To tak niby w sam raz, ale jednak większe liczby, większa masa by się przydała. Rozpoczynamy kolejną mapę, Dota C. Elazer niebieski, Hero Marine czerwony. No, przez pewien czas już wiedziałem, że się właśnie potrafił dobrze rozprawić z tymi różnymi dwubazówkami Elazer. No, widzę, że krople chyba do oczu też ma po prawej stronie, jakieś witaminy chyba też. Coś tam Elazer testuje. To jest chyba już czwarta gra, jak nie, no to jest aż zadziwiające. Mam wrażenie, że dzisiaj na każdej mapie Hero Marine zrobił Command Center przed Rexami. Ale skoro żaden zerg go tam nie potrafi za to jakoś spróbować pokarać, no to po co zmieniać zwycięski skład? Z tego otwarcia czy 3 bazówka, czy 2 bazówka. No, opłaca ta początkowa zachłanność Niemcowi. No i kto mu zabroni? Jeszcze zoom na logo. Większe logo. Thank you, Afrika TV. O mój Boże, zaraz będzie jak w telewizji. Dokładnie, dziękujemy ci, Afryko. Prawie królowa zagrane.
No tutaj nic nowego na razie nie wymyślą raczej zawodnicy. Normalnie w fabrykę przychodzi Hiro Marin. Jeszcze czasami się widziało to otwarcia z trzema Raxami, ale Hiro Marin chyba aż takim dziwakiem by tutaj nie był jak na niego. No i patrzymy na kolejną próbę, miejmy nadzieję, Lazera, żeby się jakoś tutaj wybronić, ale szczerze mówiąc nawet nie wiem, który etap gry jest dobry dla Mikołaja, którym ma szukać wygranej. Każdy będzie trudny. Tak, królowe obie już czekają na potencjalnego Reapera, który mógłby zatrzymać rozlew biomasy, ale jak widzimy, Reapera nie zagrał Hiro Marin, tylko Marina. Dzięki temu ma trochę szybszą fabrykę, starporta, może reaktor, ale nie ma Reapera. Nie, ale w sumie jak się gra Command Center First, to chyba faktycznie Reaper byłby zbyt późny, żeby liczyć na cokolwiek, no bo wtedy ten Reaper wyskakuje chyba jakoś 2.30, a nie w drugiej minucie, drugiej sekundzie, więc zanim dobiegnie do Zeraga, to już na pewno będzie królowa. Więc faktycznie pominięcie w tym otwarciu Reapera to jest chyba jedyna słuszna rzecz. O! No proszę. A Lazera to tak lubią, nie? Bo Lazer z kolei nie lubi robić za bardzo zwiadu, więc Terranie nie stronią od ciekawych pomysłów jak zagranie szybkiego Battlecruisera. Co ciekawe, Hiro Marin też już wie, że i tak będzie mieć wystarczającą ilość gazu na Battlecruisera, więc nawet zakolejkował Steampack i Vikinga też będzie mieć. Ładnie to wszystko pokolejkowane. On na serio będzie mieć 300 gazu na tego Battlecruisera? Nie musi anulować Steampacka czy coś? Może i nie musi. Ale... A jednak, no właśnie, tak czułem. Aha, czyli on zakolejkował Steampacka tylko po to, żeby zauważył to Elazer i pomyślał sobie, może Mikołaj na zasadzie, o, pewnie Mariny jest plus tam... No ze Steampackiem, z Medivacami i w ogóle. Więc teraz specjalnie anulował Steampacka i dawaj w Battlecruisera. Taki zwód technologiczny. Oczywiście ten Steampack będzie robiony, ale odrobinę później, żeby jeszcze trochę szybciej był Battlecruiser. Bo i tak taki wczesny Steampack nie jest do niczego potrzebny, jak nie ma Marinów. A w tym otwarciu Mariny się dopiero za chwilę będą intensywniej namnażać. Szybki to Battlecruiser, no. Ciekawe, czy Lazer zrobi spory. Zazwyczaj robił w takim scenariuszu. Tak trochę na oślep. Wylądował cwaniak tym wikingiem, zniszczył Cryptomora. Nie, żeby to w sumie dużo zmieniało, ale wylądował. Oho, Battlecruiser się zaraz tutaj przeteleportuje, jeszcze nie ma sporów, są prawie na ukończeniu. No prawie na styk to zrobił Elazer. Minimalnie za późno. No gdzie jest Battlecruiser? Dobra, do pierwszej bazy Elazera. Będzie teleportacja, o właśnie. Ej, dobra, przepraszam bardzo. Idealnie się zakończyła wieżyczka Elazera. Perfekcyjnie. Także w tym aspekcie dobra robota, no ale teraz trzeba mimo wszystko nadal się jakoś bronić. Widzę, że transfuzji nie zagrał Elazer, albo się zagapił, albo się zapatrzył, albo może żadna pobliska królowa nie miała energii, tylko te dalej ustawione. Ale dobra, jedna królowa, cztery drony to wcale nie jest taka duża strata. Mogłoby być dużo, dużo gorzej. Także na razie Mikołaj dobrze sobie radzi. 74 drony. O! O wow, no to by było gigantyczne, jakby się udało już Battlecruisera na samym początku rozwalić. Ale niestety. I jeszcze nie. No i tutaj już troszeczkę Marine Physics tanka posiada Niemiec, więc trzeba się wycofać i zaraz może jakaś kolejna akcja. Hiro Marin. Tak, Battlecruiser rozklekotany. Battlecruiser ma mniej zdrowia niż ten Zergling na dole. Ale atakuje jak nówka sztuka.
Dobra, Heliony muszą się już wycofać, zabezpieczać trzecią bazę. No jak patrzę na kolejne trzy reakcje Hero Marina, to znowu widać, że trzybazówka jest w nim silna. Ale on robi dwie armory, to chyba jest błąd. I zagapił się, tak czuję. No dokładnie, bo on armory tę drugą zaczął budować, jak już pierwsza praktycznie była zakończona. Tak prawie, ale jednak nie. Więc może już robić 2-2. A tak to trochę, no zmarnował trochę kasy przez te Hero Marine. Czyli dobrze. I jeszcze Siege Tanka. Dużo marinów będzie robić Niemiec. Na pewno nie mało. Mutaliski właśnie wyleciały. Dobrze, że w to miejsce poleciały te mutaliski, bo teraz pełny medivac. Super. Za wolno reaguje Hero Marine. Dobrze, dobrze. No jak jakąś grę, jakąś mapę ma wygrać Elazer, to jest właśnie ta mapa. Kolejny medivac zniszczony. Dobra, rozkręciło się to troszeczkę, nawet na korzyść Elazera. Teraz trzeba grubo się zastanowić, jednak drony, okej. Myślałem, że może Elazer jeszcze zrobi więcej wojska i wtedy jakaś ciekawa batalia. No z kolei z perspektywy Hero Marina po tych kilku stratach chyba bym już myślał bardziej o czwartej bazie niż o atakowaniu. Można to w miarę pogodzić. Ciężka sprawa, ale Lazar w końcu zrobił pełny limit. Bardzo dobra batalia chyba, bo jednak nie były rozstawione tak szybko siege tanki niemieckie, no ale Bane'y wyklikał i tak Hero Marine. Jest kolejna partia Bane'ów. Dobrze, tym razem się nie skończyły Bane'ingi Elazerowi. Ładnie pozamiatane i teraz jeszcze rzuci się za medivacami. Dobra, odparł to Elazer. I można już leciutko odetchnąć, bo z taką masą, z taką ekonomią nie powinien Elazer przegrać. Chociaż 2-2 trochę spóźnione, no ale tak samo można w sumie powiedzieć o ulepszeniach właśnie Niemca. Jakby Hero Marine wcześniej ruszył z 2-2, może już by to było gotowe na potrzeby tej walki. Dobra. Dobra, poszło otoczenie, poszło złapanie, parę medivaków. No spoko. Nie no, to już z górki chyba będzie już. Bez przesady. Dobra, świetnie, jest punkt dla Elazera. Jeszcze żyje, że tak powiem, w tym turnieju, a to przecież mogła być jego ostatnia mapa. No tylko tego Battlecruisera chyba chcę jeszcze ogarnąć, żeby przypadkiem jakiś jeden detal zanadto dobrze Hero Marinowi nie zaczął iść. No i też, no lepiej może nie atakować, kiedy rywal ma przewagę w ulepszeniach, pomimo takiej różnicy. No chyba, że dużo Bane'ów, mało min. No to może takimi prawie samymi Bane'ami, trochę Lingów. To wtedy ulepszenia nie mają tak dużego znaczenia. Jeszcze męczy tę haczerkę i może wymęczy. O właśnie, takie ataki z samymi Bane'ami nawet nie są takie złe. Aczkolwiek, stracił haczerkę. No i pozamiatane. Tak się to musiało skończyć. Hero Marine nie mógł zająć czwartej bazy. Znaczy, może mógł próbować, ale nie sądzę, żeby ją zajął. Także dobrze, dobrze. Ułożyła się ta mapa.
ułożyło się to wszystko. Dobrze, dobrze. Jest jeszcze nadzieja. No właśnie. Ruszamy, ruszamy. Hero Marine oczywiście czerwony, laser niebieski. Decydująca mapa w meczu przegranych. Niestety ten, kto przegra, ten odpada z turnieju. No i ma te $450 pocieszenia. Ale też bardzo istotne, 25 punktów EPT, czyli tych prowadzących do Katowic. Laser co prawda na dzień dzisiejszy się kwalifikuje do fazy play-in do Katowic, czyli do takiej drabinki jeszcze przed fazą grupową. No i zobaczymy, czy te punkty mu wystarczą, czy nie wystarczą. Ale też Hero Marine jest przed laserem, więc nawet jak Hero Marine tam gdzieś daleko zajdzie, no to niewiele to zmieni w całym bilansie. Overlord dolatuje. Ciekawe otwarcie Hero Marina. Bo teraz co prawda zrobił koszary i dopiero potem Command Center, ale zauważmy, że zarówno Supply Depot, jak i koszary są na dole. I pierwszy raz od bardzo, bardzo długiego czasu widzę, żeby ktoś zagrał koszary właśnie w tej drugiej bazie. Natomiast... O, wow, to fajne to jest. Natomiast nie zrobił Reaperów. Tutaj rozumiem, że chodzi o to, żeby w momencie, gdyby laser chciał uciec na to wzniesienie tutaj poniżej, to podnosimy koszary, no oczywiście, do góry i wtedy atakujemy Overlorda. Natomiast, no, laser to wszystko wyprzedził, ubiegł i ucieka i na gdzie indziej, no ale niestety nie udało się uratować Overlorda. Także dla Hero Marina fajne, ciekawe otwarcie. On specjalnie zrobił te budynki tutaj, no i tych dwóch Marinów, tylko po to, żeby rozwalić pierwszego Overlorda. Fajne to, mądre to. Co robi Niemiec, nie można mu tego odmówić. Dobra. Dobra, Starport oraz jakieś raksy tutaj są. No, poczekamy. Proszę, jaka zmiana. Tak sobie myślę o różnych taktykach, o jakich mógł pomyśleć laser, widząc tę barykadę i... No, Battlecruiser to jest jedna rzecz, którą czasami się robiło, nawet podwójne Battlecruisery z takiego otwarcia. W zasadzie tam może być to oczywiście wszystko, ale... Bardzo to problematyczne, chociaż czy dla lasera, który tak ze zwiadem czasami jest na bakier, to... W sumie czy zobaczy, czy nie zobaczy. Podobne reakcje ma. Dobra, jest 6 marinów oraz oczywiście mina. No ta mina to akurat może laser bez problemu. No się w sumie to nawet nie ma po co walczyć chyba z tymi jednostkami. Chyba żeby rozlewać dalej biomasę, no to jednak jest jakiś argument. Tak, laser podchodzi, królowe z przodu. Creep tumor do przodu i super, tylko że... Dwa heliony, ale widzę, że odpuszcza szybko Hero Marine. No mega ciekawe, że jest to, co robi Niemiec. Takie dziwne, nietypowe, poskładane z jakichś wielu elementów. Tak gra na pewno zaskakująco, a raczej chce grać zaskakująco. No to ma być dwubazowy push, bardzo wczesny, ale jednak z trzecią bazą. Też takie to mylące pewnie dla lasera, no bo na pierwszej mapie właśnie na dwubazówkę przegrał.
No i oczywiście mała awantura. Ja myślę, że nawet jeżeli Elazer tutaj będzie mieć anulowaną tę trzecią, czwartą bazę, to i tak chyba dobrze się stało, no bo już teraz Polak poznaje plany oponenta i wie, że to właśnie na przykład nie są jakieś battlecruisery czy inne dzikie zagrywki. W sumie nie wiem, słabe to otwarcie Hero Marina się wydaje, ale może właśnie dlatego, że ten push miał zrobić dużo, dużo więcej i zazwyczaj robi więcej. Ale Elazer jest dość solidny na tego typu ataki, gorzej z jakimiś pewnie dwubazówkami. Oho! Trzy kolejne raksy dodaje Hero Marine, ale to są trzecie, czwarte, piąte, bo to już tak zgubiłem rachubę tych raksów jego. Dziwnie słaba produkcja Hero Marina. No ale dobra, może ten push jeszcze ma coś zrobić. No nie wiem, ulepszenia późne, ekonomia taka wątpliwa, jednostek wcale nie ma jakoś dużo. No element zaskoczenia może był, ale no co to za zaskoczenie? W sumie bez efektu. Ale zaraz, super. Może nawet dobrze. Dobra, mała wymiana. Szybkości do Bane'ów niestety nie ma. Elazer próbuje walczyć. Tam zergingi jeszcze z mapy mogą wracać. Dobre rozdzielenie Bane'ów. Trochę tak, oj, jeszcze tu jest jeden Siege Tank, to jest akurat mały problem. Elazer może zawalczyć. Pytanie, czy powinien. Jeszcze chyba zaczeka na kolejne zerglingi wyskakujące. Oj, teraz na tego Siege Tanka od pleców, od przodu. Dobrze, dobrze. Zławił te zagranie bez dużych trudności Polak. No, moim zdaniem nawet mógłby tutaj sobie jeszcze trochę pobiegać, ale przede wszystkim wrócić do siebie, skupić się ponownie na no, na tym, co ważne. Ciekawe, czy zakopywanie rozpocznie znowu Elazer, bo lubi to ulepszenie. Na pewno 2-2 dobrze, jakby natychmiast zaczął. No i niech kontynuuje utrzymywanie tego prowadzenia i czwartej bazy. Jeszcze jedną haczerkę po prawej stronie mapy buduje Mikołaj. Chyba tam za chwilę Hero Marine uderzy właśnie tymi Marinami i Medivacami. 2-2 natychmiast zakolejkowane przez Elazera. Świetnie. Czwartą bazę mimo wszystko buduje Hero Marine. Zakopywanie od Elazera. Tak sobie myślę, że odpuścił po prostu Hero Marine te atakowanie. Chce wygrać bezpiecznie w miarę bazę, znaczy rozgrywkę z Elazerem. A tu Elazer teraz się trochę przymierza może do jakiegoś nawet ataku. Bo już tak trochę agresywnie jest ustawiony na mapie, zwłaszcza ten oddział tu po lewej stronie mapy. Oho! Elazer właśnie o tym oddziałem był przed chwilą na godzinie 3, a teraz się z niej usunął i teraz się odsłonił właśnie w dolnym prawym rogu. Elazer, dobra, widzi. Jest reakcja. Super, tutaj spora można by też przestawić, żeby trochę przeszkadzał. Spajny gra Mikołaj. Lubi te spajny dzisiaj stawiać, nie tylko dzisiaj. O, dobrze, przytulił się do Mariny. To zaczyna przypominać tak, jak Solar grał z Hero Marinem. Też takich kilka nadspodziewanych, nadprogramowych połączeń było. Haczerka dwa razy anulowana chyba była. Dobra, ale spokojnie, Mikołaj ma tyle surowców, że stać go na to. Ja się pytam, gdzie jest technologia? Czemu na pasku Elazera nie ma jakiegoś Hive'a, Infestation Pit, Ultra Cavern, Hydra Den, czegokolwiek? Naprawdę cokolwiek. No, chyba dlatego, że gra Link Bane. No i zobaczmy, może teraz, może chociaż raz się uda ten pomysł Elazera, jakim chyba są po prostu Linki Bane'y i duży wjazd, no ale... Czy to się przebija? Czy jakieś SCV tam padną chociaż? No niekoniecznie.
Tu się obronił, tam się obronił. No nie wyszło najgorzej, ale... Są specjalne powody do radości. Reaper jeszcze z początku gry przeżył. Wow, tutaj nie ma planetarki? A no tak, bo tutaj była chyba ta standardowa trzecia baza. Tam się Bane'y jeszcze zakopały w linii mineralnej. Nie wiem, czy nam to realizator pokaże, ale na razie 10 civis zostało zniszczonych. Nie, laser kalkuluje, czy to jest ten moment, żeby walnąć, czy nie walnąć, czy poczekać na więcej SCV. Uuu, jakieś SCV przejeżdżają, ale nie, one uciekają chyba. Szkoda, że nie tam do bazy na górze. Kolejne 8, świetnie, świetnie. Laser tutaj po nim ostro jeździ, ale jest przewaga w ulepszeniach po stronie Polaka. Jest zwycięstwo, dobrze! Hero Marine jako pierwszy odpada z tej grupy. A Elazer za chwilę zmierzy się w ZVZ z Solarem. Super, super, super. Jednak siadło. Bez mutalisków, bez hydralisków, same zerglingi i Bane'y. No fajnie, to cieszy na pewno. Brawo, Mikołaj. Hero Marina pokonać w takim turnieju to na pewno trochę tej pewności siebie człowiek może zyskać po czymś takim. Doskonale. 2-1 dla Elazera. Zaraz meczek z koreańskim Solarem. No to bardzo pozytywna niespodzianka.